Weryfikacja części maszyn ma na celu ocenę jakości używanych części maszyn oraz podjęcie decyzji co do ich dalszego użytkowania. Przed weryfikacją części maszynowe są dokładnie myte, a jeśli zachodzi potrzeba, to również czyszczone mechanicznie, na przykład piaskowanie. Dokładne czyszczenie i mycie powierzchni umożliwia precyzyjne stwierdzenie stopnia zużycia. Wyniki weryfikacji odnotowuje się na specjalnym arkuszu weryfikacyjnym. Ocena poszczególnych części oparta jest na wzrokowej obserwacji oraz dokładnych pomiarach. W związku z tym potrzebne są odpowiednie narzędzia pomiarowe, jak suwmiarki, mikrometry, czujniki, szczelinomierze i tym podobne. Po takiej ocenie następuje segregacja części i sporządzenie wykazu usterek. Części, które nie wymagają żadnej naprawy, są gromadzone oddzielnie i pobierane do ponownego montażu maszyny. Niektórych części nie opłaca się naprawiać i te stanowią grupę do złomowania lub materiału, który można zużytkować do wykonania innych części. Ostatnią grupę stanowią części wymagające naprawy. Przekazuje się je do odpowiednich oddziałów w celu przywrócenia im przydatności do dalszego użytkowania. Pamiętacie, jak macie oznaczyć części po ich obejrzeniu? Trzeba oznaczyć różnymi kolorami farb te części, które idą do naprawy, ale nie na powierzchniach pracujących. Pamiętajcie też, żeby znaki były widoczne i się nie myliły, a jeśli część jest wybrakowana, to znak umieszczacie na miejscu, które jest powodem jej niezdatności do naprawy.